jak Nelson Mandela po 27 latach wyszedł z więzienia i został prezydentem RPA, to powiedział do tych wszystkich skrzywdzonych Murzynów, że teraz tworzymy jedno społeczeństwo. I te podziały tam były dużo gorsze niż u nas, bo Nelsonowi Mandeli zabito dzieci, tak? I on nawet nie był na pogrzebie, bo siedział w więzieniu. 27 lat na wyspie Rodden Island. I on później przyszedł do gabinetu i ci wszyscy biali pracownicy, 100% białych, powiedział, kto chce może zostać, bo robimy nową republikę, tak? I ludzie zaczęli mówić, ale jak to, przecież oni ci zabili, przecież miałeś takie poglądy antybiałych i w ogóle. On powiedział, jak mogę oczekiwać od nich, żeby zmienili poglądy, jeżeli ja sam nie potrafię ich zmienić. I myślę, że my wszyscy musimy zmienić poglądy. I oni, czyli my, i my, czyli oni, powiedzieć sobie, w końcu jesteśmy jednym narodem, żyjemy w ramach jednego kraju, jednego języka, jednej kultury i musimy się dogadać, bo to jest w naszym interesie. Oni sobie bez nas nie poradzą, a my sobie nie poradzimy bez nich, tak? Ja myślę, że to jest to, co nas tak naprawdę najbardziej łączy w myśleniu o tym wszystkim, że... Znaczy ciebie z Piotrem. Nie z Piotrem, tak. Tak. To, że... On mnie nie zna. Doskonale chyba, że dokładnie tak samo myślimy o tym, że ja nawet ostatnio gdzieś jakoś miałem rozmowę z kimś, którą zatytułowano Nie chcę Polski dla połowy Polaków. I ja myślę, że to jest najważniejsze, że my jesteśmy narodem. Jeżeli jest kilku wariatów, którym udało się zmanipulować dużą część społeczeństwa, to nie można mieć pretensji do tego społeczeństwa, że się dali. Tylko oczywiście do wszystkich możemy mieć jakieś uwagi, że być może jesteśmy zbyt mało uważni, zbyt łatwo się dajemy zmanipulować, wierzymy w jakieś bajki i obietnice bez pokrycia. Ale generalnie jest pewnie jakaś część ludzi, których trzeba odsunąć od wpływów, prawda? Ale to można zrobić tylko w ten sposób, że dotrze do tych, którym te wpływy dają. W demokratycznym państwie władza pochodzi od wyborców i jak wyborcy będą wybierali takich ludzi, jakich wybrali ostatnio, no to będziemy zawsze w kłopocie, tak? Jeżeli uda się spowodować, żeby wybierali ludzi, którzy potrafią łączyć, no właśnie jak Nelson Mandela, czy w taki sposób otworzyć się i powiedzieć, każdy musi się zmienić, żebyśmy mogli wszyscy razem żyć, to wtedy są szanse jakieś.